Witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak założyć serwer w Among Us i jak ustawić ten serwer, jak wyglądają ustawienia. Możemy stworzyć grę lokalną. Ja, ja gram jakby na telefonie, więc mogę stworzyć grę lokalną lub online. Online możemy kliknąć Create Game, czyli Stwórz grę. Wybieramy sobie mapę. Mamy trzy dostępne mapy, przynajmniej na moment, jak nagrywam ten filmik. Skelet ten i polus trzy mapy możemy wybrać ile będzie zabójców może być trzech tu polecane trzech zabójców jest polecanych przy 10 i 9 ja nie polecam zazwyczaj nawet przy 10 do 10 od 9 do 10 osób dwóch jest maksymalna ilość trzy to jest za łatwo w sumie też zależy jak ustawicie sobie sobie no, poziom tych zadań i jeden, no to jak widać, ja dam jednego. Możecie też czat wybrać na polski, ile, ile graczy będzie dostępnych, i klikamy confirm. Serwer się utworzy, i teraz możecie wybrać, czy ma być to public, czyli ogólnodostępny, czyli ludzie mogą wyszukać was serwer, albo prywatnie, czyli po użyciu kodu może ktoś dołączyć. Żeby zmienić, tu, tutaj widzicie w lewym, yy, górnym i w sumie nachodzącym na dolny róg, yy, macie napisy to są jakby e, informacje jak, są jak jest ustawiony serwer żeby ust zmienić te ustawienia wchodzimy, no, podchodzimy do komputerka żeby on zaświecił klikamy custom game i e, jak widzicie tutaj są jakby polecane to są polecane e, ustawienia ja może coś zmienię i teraz kliknę tutaj przywróci to nie? E, więc confirm eject no to tu jest potwierdzenie e, jakby EdgeX to jest wywalenie kogoś, nie? Więc możemy albo mieć to confirm, albo nie. Mamy Emergency Meeting, czyli to są te spotkania. Jeżeli się nie mylę, to to jest ustawienie, że jedno, jakby można, jedna osoba może jedno spotkanie takie zarządzić. Cooldown na to spotkanie to jest 15 sekund. Możemy sobie zmienić, w jakim, po jakim czasie można znowu to spotkanie zrobić. Tu mamy czas na dyskusję, czyli 15 minut, i czas na głosowanie 120, przepraszam, sekund i 120 sekund. Możemy to zwiększyć, zmniejszyć. Maksymalna ilość to jest 300 sekund votingu i 120 dyskusji. Player speed, czyli szybkość poruszania się graczy wizja crewmate, jak, czyli członków załogi, jaką oni mogą mieć wizję i wizja impostorów, jak dużą mogą mieć wizję impostorzy tu mamy cooldown na zabójstwo, czyli domyślnie jest 45 sekund, możemy to zwiększyć albo zmniejszyć, jaki jest dystans dla zabójcy, czy musi podejść blisko, czy może to gdzieś z długiego dystansu dokonać tego. Mamy visual task, czyli czy te taski jakby są pokazane, tak? jak się je wykonuje. No i pokazuje, jaka jest liczba dostępnych zwykłych tasków, długich tasków i krótkich tasków, więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o ustawienia serwera, możecie po prostu, jeżeli nie chcecie, chcecie mieć domyślne, to klik zaznaczacie po prostu recommended, czyli pol Zalecane, jakby polecane ustawienia. No i to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia serwera i tworzenie w ogóle serwera gry.